Cześć, tu jest Tynaj Paweł z Kapelewej. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pobawimy się zdjęciami. Pokażemy Wam nasze pomysły na kadry, a później edycję. Z naszych podróży staramy się przywozić ciekawe kadry, żeby się wyróżniały spośród innych zdjęć z wakacji. I właśnie dzisiaj chcemy Wam trochę poopowiadać na przykładzie naszych zdjęć, jak budować kompozycję, na co zwracać uwagę. Jak szukać niestandardowego kadru, a nie trzeba wcale robić dużo, żeby nasze zdjęcie wyróżniało się na tle innych. No dobrze, zacznijmy od pierwszego pomysłu na zdjęcie. Tutaj możemy wykorzystać krzaki, które są w okolicy i zrobić taką fajną ramkę do zdjęcia. Tak, ta ramka doda nam trochę głębi do zdjęcia i je urozmaici, bo gdybym takie zdjęcie zrobił Justynie bez tych krzaków, no po prostu byłoby pusto dookoła, Justyna byłaby centralnie w kadrze, no ale nie byłoby tego czegoś, co by uatrakcyjniało to zdjęcie. Mhm. I tutaj też właśnie ta ramka powoduje, że postać jest bardziej wyróżniona na zdjęciu. Tu mamy w sumie podobny przykład wykorzystania ramki. Tutaj mamy zdjęcie zrobione ze środka busa, vana, i mamy taką dookoła właśnie ramkę, czy to zrobioną z dachu, czy właśnie z firanek dookoła. Także fajne wykorzystanie auta. Tak, tak naprawdę ramek możecie szukać wszędzie, czy spacerując po mieście zobaczycie bramę, czy ramę okna, czy drzwi. No naprawdę jest bardzo dużo możliwości, żeby wykorzystać architekturę, czy jakieś budynki, rzeczy do tego, żeby dodać właśnie tą ramkę, urozmaicić to zdjęcie, tak jak na przykład na tym zdjęciu też zrobiliśmy taką ramkę z góry i z dołu, po prostu z drzewa, z liści, i dodało to troszkę głębi, trochę rozmazało, bardziej też uwidacznia to te domy akurat zrobione w Norwegii i bardziej skupia wzrok. Kolejną rzeczą, którą można wykorzystać do zdjęć, jest tak jakby funkcja prowadzenia, znalezienia jakiejś linii, która będzie nas prowadziła do tego miejsca w kadrze, w którym akurat znajduje się nasza postać, czyli tutaj Justyna. Wykorzystałem odciski jej stóp na plaży, jak szła, żeby poprowadzić linię wzroku do miejsca, w którym ona stoi, żeby to tak dodaje głębi. No i jeśli widzi to zdjęcie, jego wzrok zaczyna się od tych śladów i prowadzi właśnie do naszej postaci. Mhm. To musicie pamiętać, robiąc zdjęcie też o horyzoncie. Oczywiście potem w edycji można to poprawić, ale jeżeli zdjęcie będzie bardzo krzywe, no to później dużo kadru nam ucieknie, więc starajcie się trzymać poziom. Tak, bo to bardzo źle wygląda, jak oglądamy jakieś zdjęcie i widzimy, że na przykład woda wylewa się z prawej strony ekranu. Jeśli taki kadr był zamierzony i on się obroni zdjęciem, okej, ale jak widać, że ktoś zrobił to zdjęcie i po prostu nie dopilnował tego poziomu, no to trzeba przyciąć, ewentualnie prostować. I tutaj mamy kolejny element drogi. Zdjęcie też zrobione z niższa, wykorzystane są te linie prowadzące, które nas doprowadzają właśnie do góry, do widoku. I tutaj też pamiętajcie o tym, żeby kombinować, bo mogłem stanąć na drodze, na środku i zrobić to zdjęcie z wysokości twarzy, z wysokości klatki piersiowej, ale wystarczyło kusnąć i położyć aparat praktycznie przy samej drodze, żeby zmienić perspektywę. Tak samo dotyczy to i wszystkich zdjęć, szukajcie różnych perspektyw. Właśnie czasami wystarczy zrobić krok w prawo, krok w lewo, kucnąć i zmienia się całkowicie perspektywa i zdjęcie już jest przez to ciekawsze. Tutaj pogadamy trochę o świetle. Światło w zdjęciach jest bardzo ważne, jak jedynie najważniejsze. Myślę, że jest najważniejsze. Tak, więc tak jak w sumie mówiliśmy przy filmach, warto wstawać wcześniej rano na wschody słońca, żeby złapać fajne światło, miękkie światło, ewentualnie zachodzące słońce tak samo. Ze schodami jest to, że jak jesteśmy w jakimś popularnym miejscu czy w mieście, to zazwyczaj będziemy sami, nic nas nie będzie rozpraszać, nie będzie ludzi dookoła, więc będziemy mogli się fajnie skupić na tym, co chcemy pokazać, no chyba że właśnie naszym zamierzeniem jest pokazanie ludzi. No ale właśnie światło jest bardzo ważne w fotografii. Tutaj na przykład my wykorzystaliśmy to, że światło oświetla nas od boku. Starajcie się jeszcze a propos światła unikać zdjęć w południe, czyli gdy słońce jest w zenicie, bo wtedy cienie są bardzo ostre, bardzo widoczne, zdjęcia są przez to spłaszczane, nie mają już takiej naturalnej głębi. W telefonach i w aparatach znajdziecie opcję siatki, która bardzo ułatwi Wam robienie zdjęć, bo wtedy na ekranie będziecie widzieć linie, które podzielą ten ekran i będzie to ułatwiało kadrowanie, poziomowanie zdjęcia. I tu też taka podpowiedź. W miejscach przecięcia się tych linii są tak zwane mocne punkty, czyli punkty, gdzie najczęściej skupia się wzrok widza, i umiejscawiając tam dany przedmiot lub osobę, będzie ona bardziej
wyróżniała się też na tym zdjęciu. Czyli my właśnie jesteśmy w takim dolnym... punkcie przecięcia, dolnym lewym rogu, prawie że. Na tym zdjęciu chcieliśmy pokazać wodospad jako taki główny element tego zdjęcia. Ja jestem tutaj takim małym dodatkiem. Żeby pokazać tą różnicę wielkości. Tak, tak, jestem właśnie dosyć mała w porównaniu do tego wodospadu. Przy okazji też wykorzystaliśmy znowu kwiaty, znowu przepiękne paprocie, które też tak lekko prowadzą do tego wodospadu, do tego zdjęcia. Tutaj możemy Wam taki przykład pokazać, ponieważ zrobiliśmy też zdjęcie samego wodospadu. Ale z długą ekspozycją. Tak. Taka funkcja jest, wiadomo, w aparatach też dostępna w telefonach. Chodzi o to, że zdjęcie jest naświetlane przez dłuższy czas po to, żeby rozmazać akurat w tym przypadku wodę, a cała reszta jest ostra. W całym tym zdjęciu też jest, wydaje mi się, bardzo fajna kompozycja, dlatego że tutaj właśnie te paprocie też prowadzą do wodospadu. Obok mamy, dookoła mamy taką ramkę z drzew czy z paproci po lewej stronie. Także całe to zdjęcie jest takim jednym wielkim zamierzonym efektem. Kolejne zdjęcie jest to typowe zdjęcie krajobrazu i jeśli chcecie zrobić takie zdjęcie, należy zwracać uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim znaleźć linie prowadzące. U nas jest to linia horyzontu, taka schodząca delikatnie. Dzieli nam kadr na dwie części. Centralnie umieściliśmy słońce, żeby dodało dodatkowego efektu, pokazała się też flara. I też mamy zastosowany efekt prowadzenia, czyli rzeka prowadzi nas w głąb kadru. Tutaj na tym zdjęciu chcieliśmy Wam pokazać ruch, że można wprowadzić właśnie dynamikę do zdjęcia. Widać, że ja biegnę przez las i jakby to zdjęcie jest takie bardziej dynamiczne, coś się w nim dzieje, sukienka powiewa. Tutaj właśnie na kolejnym zdjęciu też jest zastosowany ruch, zabawa sukienką, często wiatrem, na przykład jak włosy wieją, to wtedy daje takiej dynamiki do zdjęcia. Tutaj kolejne zdjęcie jest zrobione z wnętrza namiotu, idealnie pod słońce, o wschodzie słońca. Zależało nam na tym, żeby złapać właśnie te rozchodzące się promienie słońca. Udało się to uzyskać poprzez przymknięcie przysłony w aparacie. Ustawiliśmy przysłonę chyba na wartość 22 czy 16. I dodatkowym plusem jest to, że słońce było na granicy jeszcze góry i same góry rozpraszały promienie słoneczne. No jak widzicie, idealny poranek. Tutaj kolejne zdjęcie o zachodzie słońca. Jak możecie zobaczyć, większość zdjęć, które Wam tutaj pokazujemy, są robione po prostu w złotych godzinach tak zwanych. I tutaj mamy właśnie bardzo piękne światło padające na klify. Dodatkowo jeszcze bryza morska, która się unosi. Bo ona była podświetlana przez słońce i dodawało to jeszcze więcej złotego koloru. A jeśli chodzi o złote godziny, jeśli ktoś nie wie, to jest tak godzina przed zachodem słońca lub godzina po wschodzie słońca. No godzina półtorej, wtedy kiedy słońce jest nisko i właśnie ma jest miękkie i ma złotą barwę. Tutaj już przechodzimy powoli może do miasta, do wykorzystania innego tła niż tylko natura. W mieście możemy szukać ciekawych ścian, ciekawych drzwi, okien i tutaj Wam pokażemy właśnie kilka przykładów. Tutaj mamy jedno ze zdjęć zrobione na przykład w Meksyku, gdzie tak naprawdę nie brakuje kolorowych ścian. I tutaj też pamiętajcie przy takich zdjęciach o symetrii, żeby właśnie postać była centralnie lub robicie zdjęcie samego tego połączenia, żeby podzielić ten kadr na pół i będzie wyglądał jak odbicie lustrzane i na pewno będzie to lepiej wyglądało niż zdjęcie lekko przesunięte, bo widać, że czegoś brakło w tym zdjęciu. No i takie zdjęcie możemy też równie dobrze zrobić telefonem. A propos właśnie telefonu, pamiętajcie, żeby zawsze przetrzeć sobie kamerkę, dlatego że telefon jednak mamy w rękach bardzo często, na wakacjach jakieś olejki tłuste i na przykład... Czy nawet odbicie palca na ekranie powoduje, że zdjęcie później jest takie lekko, jest za mgłą, rozmazane i możecie się później myśleć, ale czemu mam dobry aparat, a zdjęcia są nieostre, a wystarczyło przetrzeć obiektyw. Tutaj mamy zdjęcie zrobione na typowo takim szerokim obiektywie, co było zamierzone, bo chcieliśmy złapać wszystko, co jest tak dookoła mnie. Jeszcze zdjęcie zrobiłem z wysokości biodra, nie z wysokości oczu. Musiałem przy tym klęknąć czy kucnąć. I chodziło o to, żeby pokazać tło i ciekawe faktury na tym zdjęciu. No i jeszcze dodatkowo oczywiście, to jest chyba monstera, się nie znam na roślinności zbyt dobrze, dodaję też takiego kolorytu do tego zdjęcia i fajnych kształtów. No i właśnie możecie zobaczyć, że moje spodnie też są takie bardzo kontrastowe na tym zdjęciu i one też dodają życia i koloru w tym zdjęciu. No a w szerokim obiektywie jeszcze przy okazji wydłużają mi nogi. Tutaj mamy zdjęcie z zamierzonym efektem rozmytej postaci.
właśnie dzięki temu, że ja jestem rozmyta, patrzymy bardziej na tło, które jest za mną, na przepiękne, kolorowe miasto, ale ja też jestem na tym zdjęciu i dodaję to trochę takiej tajemniczości, bo nie do końca widać, co przedstawia, nie wiem, moja twarz czy moja postawa. Tutaj zrobiliśmy zdjęcie już wewnątrz, w nocy, wykorzystując dodatkowe oświetlenie w postaci takich małych lampek dekoracyjnych i zdjęcie jest też zrobione przez szybę. Dodaje to troszkę więcej tajemniczości, więcej uroku i rozmyte delikatnie te lampki tworzą taki klimat bardzo przyjemny, taki bardzo nastrojowy. Tutaj a propos właśnie światełek, mamy zrobione zdjęcie w nocy na tle świecącego się z tyłu za mną miasta. Można to uzyskać poprzez otwarcie przysłony. Czyli wartość 2.8.1.8. Tak. Gdzie postać jest właśnie wyostrzona, a z tyłu za mną tak fajnie rozmazane, rozmyte światełka. Może być to trudniejsze do uzyskania na telefonie, ale jeśli macie w aparacie jakiś obiektyw stały ogniskowy, bez większego problemu uda się uzyskać taki efekt. No i na sam koniec jeszcze mamy zdjęcia z drona, czyli zupełnie inna perspektywa, więc jeżeli macie drona, to oczywiście się polecamy bawić, szukać jak najfajniejszych perspektyw. Tu mamy akurat takie bardzo pionowo zrobione z góry zdjęcie. Bardzo łatwe do wykonania, bo dron był jakieś 10 metrów nad nami, kamera była skierowana pionowo w dół, no i efekt możecie zobaczyć. No dobrze, przechodzimy do edycji. Ja zdjęcia edytuję w programie Lightroom, głównie na komputerze, ale zdarza mi się też na telefonie. Na komputerze jest mi dużo wygodniej, aczkolwiek na komputerze będzie to wersja płatna Lightrooma. Na telefonie mamy bezpłatną wersję, ale bardziej ograniczoną. Dziś Wam pokażę, jak edytuję na komputerze. Więc tak, tutaj mamy bibliotekę, w której mam już wybrane zdjęcia. I teraz skupimy się na edycji tego oto tutaj zdjęcia z Dolomitów. Jak możecie zobaczyć, jest to dosyć ciemne zdjęcie, dlatego że my staramy się robić nieco niedoświetlone zdjęcia, dlatego że później w edycji dużo łatwiej wyciąga się z tego kolory. Jeżeli byśmy zrobili zbyt jasne zdjęcia, to mogłoby być przepalenia i z tego już się nie da nic odzyskać. W biblioteki przechodzę do zakładki Develop, gdzie tak naprawdę wszystko się zaczyna. I tak wygląda Lightroom, tak wyglądają wszystkie suwaczki. Ja bardzo często zaczynam od nałożenia jednego z naszych presetów, ale w tym momencie nie będę tego robić, dlatego żeby Wam pokazać od samego początku, jak edytuję zdjęcie. Tu zaczniemy może najpierw od kadrowania. Co prawda to zdjęcie jest raczej dobrze przykadrowane, ale zawsze można coś poprawić. Wchodzimy tutaj w zakładkę właśnie kadrowanie i pokazują nam się takie linie. To są linie pomocnicze, które nam tutaj pomogą ustawić, żeby ten obraz był po prostu prosty czy zgodny z horyzontem. Tak to wygląda w ten sposób. Jak nacisniemy tutaj auto, to automatycznie może nam znaleźć poziom. Nie zawsze się to sprawdza, dlatego zawsze lepiej sobie sprawdzić, nacisnąć i sprawdzić, czy ten kadr faktycznie jest prosty. Zawsze możemy też go zmniejszyć. Pamiętamy zawsze o zachowaniu proporcji, jeżeli chcemy mieć trochę mniej nieba, ale tutaj jak zobaczycie później, jak troszkę rozjaśnię to zdjęcie, zobaczycie, że tu głównie chodzi o efekt tego odbicia w wodzie. Więc tak. Nie chcemy takiego przecięcia, więc sobie dajemy cofnij, Command Z albo po prostu resetujemy wszystkie ustawienia. I tak, kolejną zakładką, ja tutaj zacznę od rozjaśnienia trochę tego zdjęcia, żebyśmy widzieli, o co w nim chodzi. Robimy to delikatnie, jest to ekspozycja w prawo pociągnięta, wiadomo, jak polecimy za bardzo, no to będziemy mieć rozjaśnione zdjęcie, tutaj przyciemnione. Ja tak trochę delikatnie sobie w prawo przesunę. Możemy zacząć od wyrównania balansu bieli, czyli ten tutaj suwaczek, ale ja to zrobię troszkę później, dlatego że jeszcze nie wiem, jaki chcę, żeby moje zdjęcie miało klimat, więc na razie to zostawię. Chyba że jest takie rażące, że na przykład jest zdjęcie zbyt niebieskie, no to od razu bym je poprawiła, ale ja sobie przejdę najpierw do tego, co najbardziej mnie w tym zdjęciu tutaj razi w tym momencie. To jest to, że mam bardzo ciemny dół i chciałabym go rozjaśnić, więc wchodzę do zakładki Shadows i
przesuwam suwak w prawo. Jak możecie zobaczyć, pokazują nam się drzewa, zdjęcie jest dużo jaśniejsze, ale przy tym góra nam się nie rozjaśnia, bo jakbyśmy zrobili to ekspozycją, no to rozjaśnia nam się całe zdjęcie, a tak to rozjaśnia nam się tylko i wyłącznie to przyciemnione. Teraz jest troszkę za bardzo moim zdaniem rozjaśnione, bo straciło taki trochę swój urok. Możecie zobaczyć, że też trochę jest takie przytłumione, więc zrobimy coś takiego. Kolejną rzeczą będą wysokie światła, tak zwane highlights. Tutaj właśnie, możecie zobaczyć, było tak na początku. I trochę mnie raziło, że ta chmura jest zbyt taka jaskrawa, więc troszkę przyciemnimy, troszkę ściągniemy te jasne tony. Okej. Tutaj mamy kontrast, który w tym momencie chyba zostawię. Ewentualnie może lekko, delikatnie w prawo przesuniemy, żeby podkreślić jeszcze ten krajobraz. Tu mamy takie właśnie basicowe narzędzia, jak jeszcze biele. Widzicie, wszystkie biele mi się tutaj w tym momencie rozjaśniają i czernie. Czernie mi się rozjaśniają lub przyciemniają. Ja sobie to wszystko daję na zero, wystarczy wtedy kliknąć dwa razy na black albo white i wtedy nam się wyrównuje do zera. Na razie to zostawię. Tutaj mamy takie funkcje, które pomogą nam zwiększyć, zmniejszyć przejrzystość zdjęcia czy jego strukturę. Na przykład to mamy, widzicie, trochę bardziej jest wyraźne jezioro i cała reszta zdjęcia lub bardziej zamglona. Te funkcje właśnie nam do tego służą. Tu mam jeszcze dehaze, który jest taki trochę bardziej przyciemnia lub rozjaśnia to zdjęcie. Teraz z takich basicowych ustawień przejdę sobie do koloru. Tu będę się głównie skupiać na zabawie z kolorem zielonym, niebieskim, którego mam najwięcej w tym zdjęciu. W tej zakładce zmieniam odcień i zabarwienie tego koloru, czyli na przykład jeżeli chciałabym, żeby mój zielony był bardziej zielony, to jedziemy w prawo, jeżeli bardziej pomarańczowy, co jest raczej niefajne w tym zdjęciu, no to w lewo. Troszeczkę damy sobie bardziej intensywny zielony i przy okazji też przejdziemy do saturacji, która nam nasyci ten zielony jeszcze mocniej, ewentualnie ściągnie kolor. Troszkę sobie dodamy więcej zielonego. No i mamy jeszcze na tym zdjęciu dużo niebieskiego. I możemy trochę go w tym momencie nasycić. Zobaczycie, że bardziej nam się nasyca dół, więc zrobimy to delikatnie. Ale ja bym chciała właśnie trochę stracić tego niebieskiego, więc przechodzimy do tej zakładki i tracimy ten, widzicie, niebieski z nieba. Ogólnie zabawa z kolorami jest bardzo fajna, ciekawa. Ja w tym momencie tu nie mam za wiele kolorów, więc wam tego nie pokażę, ale na innych przykładach, w innych odcinkach myślę, że jeszcze pobawimy się kolorami. Tu wam chciałam taką fajny trik pokazać. Z racji tego, że mamy odbicie w jeziorze, bardziej chciałabym je uwidocznić, ale niekoniecznie wpływać na całe zdjęcie, więc wchodzimy tutaj na maskowanie i w tym miejscu możemy sobie zaznaczyć od dołu, że chcemy pracować tylko i wyłącznie na tym obszarze. Ok. I w tym obszarze na przykład, zobaczcie, rozjaśni mi się sam dół albo zrobi mi się bardziej żółty, bardziej niebieski. Ja bym chciała ten obszar właśnie lekko, tak jak już to zrobiłam, rozjaśnić i dodać trochę więcej takiej struktury na zdjęciu. Zobaczcie, mam teraz bardziej rozmazane, jakby woda była taka bardziej rozmazana, a teraz chciałabym, żeby to było trochę mocniejszy efekt, bardziej wyostrzone. I w całości jeszcze bym troszkę przyciemniła to zdjęcie, trochę rozjaśniła cienie i lekko, ale tak delikatnie dodała ciepłej barwy. Ok, no i to by było chyba na tyle w tym zdjęciu. Teraz możemy tutaj zobaczyć podgląd, jak wyglądało przed, jak jest po. I tak się prezentuje nasze zdjęcie.
I to tyle w tym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Przy okazji mamy dla Was mały prezent, który znajdziecie w opisie tego filmu. Jest to darmowy prezent od nas, który mam nadzieję ułatwi Wam początek przygody z edycją zdjęć. Zapraszamy na kolejne odcinki.